doświadczyć od nowa w bramce Wisły Kraków. Nowy piłkarz Sergiej Parejko, numerem 25. Dalej numer 2, Q Jalins. Numer 4, Osman Chavez. 5, Maor Melikson. 8, Michał Siwakow. 13, Dragan Palicz. 17, Andrasz Kirm. 18, Svetan Genkow. 19, Patek Moecki. 22, Erik Cikosz. I 28, drugi Polak w składzie. Takiego meczu pewnie jeszcze w naszej Krakasie nie było, żeby aż tak mała liczba Polaków grała. I to jest pewne niebezpieczeństwo. Jak ci piłkarze nowi się zaprezentują, to jest bardzo ciekawe. Wielu tych piłkarzy nowych przede wszystkim w Wiśle, a także w drużynie Arki Gdynia. No i to, co oczywiście jest niezwykle istotne, to że mamy kolejny, bardzo ładny, uroczy stadion kameralny tutaj w Gdyni. I przypomnijmy, że cały poprzedni rok Arka Gdynia grała na oddalonym o ile, kilkadziesiąt metrów stadionie Rugby, teraz już na stadionie piłkarskim. No i to jest piłkarzami. Oni jednak będą mieli ze sobą Cezarego Wilka. Jestem bardzo ciekawy właśnie jak Melikson, który trzeba powiedzieć, że przyszedł do Wisły w trakcie sezonu w Izraelu i on tak naprawdę był przygotowany już do gry. Teraz jest pytanie, czy przez ten miesiąc, przez który on trenował Wisłą na zgrupowaniach, czy dalej będzie prezentował taką formę z okresu startowego, czy troszeczkę popracowali nad jego wytrzymałością również. I była już pierwsza akcja Melikona, bardzo ładnie przyjął sobie piłkę w pełnym biegu, później już ta piłka odebrana. Ale teraz akcja Arki Giovanni Duarte, ale mocniejszy od niego Q Janic wybija piłkę na rzut rożny. Pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu dla Arki. Problemy z utrzymaniem się na nogach. Na krótko wykonany ten stały fragment gry. Melikson, dobre dośrodkowanie. Może troszeczkę za wysoko ta piłka powędrowała. I pierwsza interwencja. Marcelo, jeszcze będzie okazja pomówić. Paweł Zawistowski. Zawistowski, pole karne. Nałajenie do sygnał piłki. Mor Melikson. Ale widzieliśmy to przyjęcie piłki zewnętrzną częścią stopy. Dalszą nogą od rywala. Widać, że ten piłkarz doskonale czuje się z nogą przy nodze. Może tworzyć przewagę na boku drużyny Arki. Melikson. Ale ma jedną wadę Melikson moim zdaniem. Za każdym razem piłkę przyjmuje i ją prowadzi. Teraz była szansa, żeby odegrać piłkę na jeden kontakt do zawodnika, który był zupełnie bez opieki rywala, ale nie, on zawsze bierze ten ciężar na siebie. Może trochę tego nadużywa moim zdaniem. Ale teraz zaspała defensywa Wisły Kraków. I pewnie również Chavez i Cezary Wilk. Maor Melikson. Bardzo ładnie przez piłkę przez zawodnika. Żółta karta za Polski. Wszystko się wzięło z tego, że Michał chciał zagrać po odbiorze piłkę na jeden kontakt chyba z Bożokiem. Bożok został wyprzedzony. Polska już nadrabiał. Gonił Melikona. Melikson jest za szybki. We efekcie żółta karta. Ale teraz też widzieliśmy, jak on zabrał sobie piłkę i od razu całym ciałem zastawił przed rywala, nie pozostawiając mu innej możliwości. Albo faul, albo akcja może zakończyć się sytuacją podbramkową. Tak, no i wybrał jeden faul taktyczny. Tak, widać, że to, co Melikson robi, on robi wszystko w ruchu. To nie jest w miejscu, on stara się rozpędzić piłką. Pali za wyjątkiem jednego, dwóch błędów. Nieźle gra po tej lewej stronie. Spędza się Melikson i czeka na ruch partnerów. Od razu jest faulowany przez Bożoka. Ale ma ogromną pewność, Tak, widać, że znowu to, co mówiliśmy, wszystko robi w pełnym biegu. Kirk. Palić. Melikson. Palić. Już druga strona przez Czarka Wilka, tak jest. Ale widać, że Melikson wie o tym, co trzeba zrobić i szuka takiej możliwości, bo widzi, że po tej stronie to już jest zablokowane. Trzeba zmienić kierunek rozgrywania na łeb i on tych piłek nie traci. Małaje. Widzieliśmy, że Czarzem nie daje sobie rady. Melikson bardzo łatwo minął teraz płotkę. Melikson zobaczył, znowu wchodzi do rywala. Melikson został zablokowany jeszcze Genkow. Ale bardzo mądre zachowanie Melikona przed płotkę. Ale no on to robi cały czas. Tak, ale to robi cały czas. Biorąc pod uwagę, że faul płotki to oznaczałoby drugą żółtą kartkę i problem dar. Cezary Wilk. Koncentracji
chęci. Takiego może też nawet lenistwa, żeby zrobić dwa kroki chęci, dwa kroki do rywala, którego chce się połączyć. Dokładnie tak. Znowu rozpędza się Melisson. Przy nim Błoto i Błoto dzisiaj ma naprawdę trudny mecz. Ma trudny mecz, ale może się sprawdzić zawodnikiem na pewno ponadprzeciętnym, dynamicznym, grającym, cały czas szukającym gry do przodu. Brakuje mi tutaj jeszcze zawodnika takiego. Bardzo dobrze teraz Zako z Paliczem. Świetna akcja teraz. I do tego dajmy jeszcze na jednym podaniu Zako chwilą trzech rywali. Ale to błąd! Szansa i nie ma gola! Ale błąd, ma piłkę, on się chyba poślizgnął, ta piłka po głowie przeszła do Cikosza. Miał świetną szansę Cikosz i tej szansy nie wykorzystał. Tu świetna akcja, właśnie to co powiedziałeś, że na jeden kontakt pograli Kirm, Batyów pośliznął się i w tej chwili głos zaliczyłby asystę. Jeszcze rzut rożny. Patryk Małecki wypychany z pola karnego. Melikson. Znowu prowokuje Melikson i znowu wchodzi. Mor Melikson. Wycofana piłka jeszcze jest Jani. To naprawdę Melikson. To jest jego się rewers. To jest jego człowieka, którego nie można zostawić w sytuacji jeden na jednego. To musi być cały czas coś podwojenie. Tak, to musi wchodzić, jeżeli Melikson jest z lewej strony, musi ze sensownym pomocą też asekurować właśnie tą część boiska. Nie trzeba było łatwość wygrywali pojedynek. To nieudane zagranie Melikona rzut rożnego, ale znowu aut dla Wisły i znowu taki sam problem ma Arka. Taki sam błąd popełnia, po prostu nie doskakuje odpowiednio wcześniej do piłkarzy Wisły i oni spokojnie sobie ten aut rozgrywają. Tego zawodnicy Arki. Balicz. Iwako. Buda dał radę zagrać piłkę do Patryka Małeckiego, Melikson, może Szykot już powinni... Tak, ale jest. Teraz świetna akcja, to podanie Małeckiego kapitalne! Bardzo dobra piłka! No w końcu Eryk Szykot to co on potrafi robić, on potrafi się podłączyć, wykorzystali to i Wirk i Małecki jednym zagraniem, właśnie tym do Szykosza, niezłe podanie między... Przedaje dokładną taką piłkę, ma jeszcze z tyłu bramkarza, z którym trzeba też grać. Dlatego tu troszeczkę wprowadza taki chaos i niepotrzebne zdenerwowanie w szeregach drużyny. Ostatni gwizdek w tej pierwszej połowie pana Pawła Raczkowskiego. 0-0 niestety chciałby się powiedzieć, ale nie możemy, więc dowiedzieli, że pierwszy mecz w tej rundzie różnie to bywa.